Obecnie bardzo wiele osób interesuje się zagadnieniem mitochondriów, czyli naszych elektrowni komórkowych. Są to struktury w naszych komórkach odpowiedzialne właśnie za procesy energetyczne. Czyli mało mitochondriów albo nieprawidłowa funkcja mitochondriów, masz mało energii. Wiemy, że z czasem w naszym życiu, i mówiąc krótko, wraz z tym, jak się starzejemy, Maleje po prostu ilość mitochondriów w naszych komórkach, a także pogarsza się funkcja tych, które są obecne. Zaczniemy od tego, że podstawą funkcjonowania mitochondriów, ale i całego naszego ciała jest właściwe czytanie naszej informacji genetycznej, i to jest nieodzowny element w naszym życiu. Jeżeli pogarsza się czytanie informacji zawartej w naszym DNA, Zaburza się funkcja każdej komórki w naszym ciele. To tak, jakbyśmy mieli płytę kompaktową, która z roku na rok jest coraz bardziej porysowana. Jeżeli gorzej czytamy informacje z naszego DNA, to w gorszy sposób aktywujemy różne geny, które wpływają właśnie na działanie. Naszego organizmu. Wymienię tylko białka sirtuinowe, białko AMPK, szlak foksu, ale jest wiele, wiele innych. Złe funkcjonowanie białek, które przekazują sygnały, złe funkcjonowanie białek enzymatycznych przekłada się na zaburzenie funkcji naszych mitochondriów. Jest to jeden z ważnych elementów starzenia się naszego organizmu. Im jesteśmy starsi tym właśnie mamy mniej energii, bo słabiej działają nasze komórkowe elektrownie. Jeżeli nasze komórki mają mniej energii, pogarsza się funkcja naszego mózgu, naszego układu nerwowego, naszego serca, płuc. Jeżeli mamy mniej energii, zwiększa się również ryzyko chorób nowotworowych. Jeżeli mamy nieprawidłową funkcję mitochondriów, szybciej się będziemy starzeć. I teraz. Podstawowe pytanie, jakie należy sobie zadać, to jest czy mamy wpływ na to, jak szybko pogarsza się, zmniejsza się ilość i pogarsza funkcja naszych mitochondriów w komórkach. I prosta odpowiedź jest taka, że owszem mamy na ten proces olbrzymi wpływ. I dzisiaj pokażę wam bardzo jasny przykład tego w jaki sposób możemy zwiększyć ilość mitochondriów, a także poprawić ich Funkcjonowanie. Otóż przeprowadzono bardzo ciekawe badanie, którego wyniki opublikowano w 2017 roku. W badaniu tym, zarówno w grupie młodych, tutaj od 18 do 30 lat mieliśmy pacjentów, jak i w grupie pacjentów między 65 a 80 rokiem życia, pobierano próbki krwi, badano funkcję płuc, serca, ale co najważniejsze, pobrano próbki mięśni, aby zbadać mitochondria. Pod mikroskopem, a następnie zalecono tym wszystkim pacjentom 12 tygodni protokołu interwałowych wysiłków o wysokiej intensywności. Być może znacie to pod skrótem HIT, co oznacza z angielskiego High Intensity Interval Training. Następnie po tym 3-miesięcznym cyklu treningów interwałowych wykonano ponownie drugą turę badań i analiz. I co się okazało? Badania funkcjonalne wykazały 28% poprawę wydolności sercowo-płucnej w grupie młodych pacjentów, czyli poprawiła się im wydolność. W grupie pacjentów w wieku podeszłym ta poprawa wydolności sercowo-płucnej wynosiła 17%. Natomiast w wynikach badań mitochondriów pochodzących z biopsji mięśni wykazano, uwaga, olbrzymią poprawę funkcji mitochondriów, która wynosiła 49% w grupie pacjentów młodych i aż 69% poprawy funkcji mitochondriów w grupie pacjentów starszych. 69% poprawy u starszych. Różnica między młodszymi a starszymi prawdopodobnie wynika z tego, że młodsi po prostu wejściowo mieli mitochondria w lepszym stanie. Czyli można powiedzieć, że u młodszych mniejszy był potencjał do poprawy. Myślę, że jest to dosyć unikalne badanie, ponieważ rzadko mamy badanie, gdzie systemowo wszystkim pobieramy u ludzi biopsję mięśni. I jesteśmy w stanie bardzo dokładnie zbadać pod mikroskopem, ale również za pomocą badań immunohistochemicznych, stan naszych struktur komórkowych. Z tego badania, chyba w sposób niebudzący żadnych wątpliwości, wynika. Że niezbyt długie, przecież sesje wysiłku fizycznego, które mają charakter właśnie interwałowy i mają dość wysoką intensywność, co jest istotne, tego typu sesje treningowe wyjątkowo skutecznie stymulują regenerację i zwiększanie ilości naszych elektrowni komórkowych, czyli mitochondriów. Zauważcie, że nie potrzebujemy Kilkugodzinnych treningów, aby uzyskać tak dobry efekt. Treningi interwałowe wysokiej intensywności, takie jak na przykład tabata, trwają czasem zaledwie kilka minut, ale mają one jeden wspólny mianownik. Jest tym mianownikiem wywołanie chwilowej hipoksji w naszych komórkach. Hypoksja jest momentem, gdzie zapotrzebowanie na tlen. I substancje wysokoenergetyczne jest większe chwilowo niż możliwość dostarczenia w danym momencie i sprostania potrzebom komórki. Czyli można powiedzieć, że poprzez dostarczenie naszemu organizmowi bodźców treningowych w kontrolowany sposób, można powiedzieć, stresujemy nasze komórki. I ten stres jest bodźcem do zwiększenia ilości pop i poprawy również funkcji naszych mitochondriów. Na pewno znacie takie powiedzenie osób trenujących: no pain, no gain, czyli bez bólu mięśni, bez intensywnego wysiłku, raczej nie możemy liczyć na postępy treningowe. W tym konkretnym przypadku, no nie chcemy budować masy mięśniowej, ale chcemy zadbać o tworzenie energii w naszych komórkach. Nie musimy akurat w tym zakresie podnosić ciężarów, nie musimy w tym celu łykać. Koktajli i suplementów białkowych. Ale musimy od czasu do czasu w miarę systematycznie, pozytywnie, krótkim ale intensywnym treningiem zestresować nasze komórki, wywołać wewnątrzkomórkową hipoksję. I zauważcie, że w ciągu zaledwie 3 miesięcy tym sposobem uzyskano prawie 70% poprawę funkcji mitochondriów u osób starszych. I właśnie u tych osób, które narzekają na brak energii powyżej 65 roku życia, nie wiem, czy się mylę, ale prawdopodobnie nie ma lepszego sposobu, aby ten cel osiągnąć. Jeszcze raz podkreślam: dobra funkcja mitochondriów to więcej energii w naszym codziennym funkcjonowaniu, ale również jest to spowolnienie tempa procesów naszego biologicznego starzenia. Pozostaje nam jedna, można powiedzieć, praktyczna kwestia: jak uzyskać ten efekt treningu HIT? Nie uzyskamy go za pomocą spokojnego spaceru, który być może nawet trwać 2-3 godziny, ale już szybkie wejście po schodach na kilka pięter w zależności od Waszych możliwości spełnia kryteria treningu HIT, podobnie jak szybkie wejście w maszerowanie pod górkę. Spokojna jazda na rowerze być może nie jest pod tym względem optymalna, ale przyspieszanie na tym rowerze co kilkadziesiąt sekund, taki minutowy trening sprinterski już spełni kryteria treningu HIT. Wystarczy w trakcie naszych przejażdżek rowerowych wplatać takie interwały intensywnego pedałowania, mogą to być treningi również stacjonarne, na przykład na orbitreku, na wioślarce, mogą to być treningi z masą własnego ciała, wykonywanie serii pompek, przysiadów, ćwiczeń angażujących duże grupy mięśniowe, tak, aby uzyskać istotne przyspieszenie akcji serca. To bardzo praktyczne, treningi hit nie zabierają absolutnie dużo czasu. Można je wykonywać, słuchajcie, wszędzie. Nie są potrzebne do nich jakiekolwiek przyrządy i narzędzia. I daję ci gwarancję, że jeżeli kilka razy dziennie wykonasz chociażby pięciominutowe treningi hit, to Twoje mitochondria odwdzięczą Ci się za to z nawiązką, gwarantując większą. Produkcję energii w Twoich komórkach. Pamiętaj, może jest to krótki trening, ale po tych kilku minutach musisz mieć zadyszkę, musisz czuć, że Twoje serce istotnie przyspieszyło. To jeszcze jako ciekawostkę dorzucę, że zupełnie przypadkiem treningi hit również bardzo korzystnie poprawiają wrażliwość tkanek na Twoją własną insulinę. Jest to, myślę, kapitalna wiadomość dla wszystkich borykających się z różnego Stopnia insulinoopornością. To chyba tyle o zagadnieniu związanym z medycyną mitochondrialną, o którą zresztą pytacie mnie co jakiś czas, dlatego nagrywam dzisiejszy odcinek. Natomiast na sam koniec muszę powiedzieć, że trening jest jak widzicie bardzo ważny. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna. Treningi oporowe, pomimo tego, że być może nie wpływałem tak. Bardzo akurat na regenerację mitochondriów, to przynoszą nam zupełnie inne, również ważne korzyści. Być może o nich opowiemy sobie przy trochę innej okazji, ale muszę wrócić do tego, co jest podstawą i fundamentem naszego zdrowego funkcjonowania. Jest nim paliwo dla naszego organizmu, czyli to, co traktujesz jako swoje pożywienie. Jeżeli będziesz szanowała, szanował swój organizm i twoje codzienne pożywienie będzie wartościowe nie tylko energetycznie, ale będzie przede wszystkim bardzo wartościowe odżywczo, to połączenie właściwego odżywiania i aktywności fizycznej, o której dzisiaj trochę mówiliśmy, to dopiero tego typu połączenie zagwarantuje nam optymalne dobre zdrowie, unikanie Problemów chorobowych i maksymalne spowolnienie naszego biologicznego starzenia, co jest nieuniknione. Pozdrawiam i dziękuję za Waszą uwagę i zainteresowanie. Zainteresowanych zapraszam do konsultacji i telekonsultacji celem wypracowania swojej własnej nowoczesnej strategii długowieczności. Zachęcam do wspierania tworzenia takich treści. Możecie śmiało postawić mi kawę. Zachęcam do dyskusji, do subskrybowania i wrzucania swoich opinii na moim kanale. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych materiałach.